Cześć, z tej strony Tomek. W tym odcinku pokażę Ci na przykładzie pewnego projektu, w jaki sposób próbuję udawać, że posiada system zabezpieczający przed frontrunningiem, czyli przed botami, które starają się najpierw kupować chwilę przed naszą transakcją, a później to szybko sprzedawać, zarabiając na tym. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Oczywiście projekt, który tutaj pokażę, raczej jego smart contract, to typowy scam, także w żaden sposób nie warto tego typu projektami się interesować. Natomiast myślę, że warto przesłuchać ten materiał do końca, żeby zobaczyć, na co ewentualnie zwracać uwagę, analizując różne projekty właśnie z Uniswapa. Co ciekawe, ten projekt trafił do mnie przez jednego z użytkowników mojego projektu GameTracker, który właśnie informuje o dodaniu nowych projektów na Uniswap. Także przejdziemy sobie od razu do zakładki kontrakt, gdzie widzimy właśnie w pewnym miejscu komentarz, że smart contract ten, czyli ten program, używa Ferrum Launch Protection System. Jest coś takiego jak Ferrum Launch Protection System. Jest to opisane na stronie Ferrum jako właśnie technologia antybotowa, która zatrzymuje działalność botów w obrębie oczywiście handlu danego smart kontraktu, który korzysta z tego systemu. Więcej na temat tego systemu jest dostępnych informacji właśnie na stronie Ferrum Network, tutaj można sobie kliknąć, jest cały PDF, który jest takim PDF-em bardziej reklamowym. Ja tutaj żadnych konkretnych informacji odnośnie działania tego systemu nie znalazłem, natomiast myślę, że temat tego systemu to jest coś na zupełnie oddzielny film. Teraz wrócimy do kontraktu tokenu i przyjrzymy się, co tak naprawdę on tutaj robi, a co udaje, że robi. Tutaj widzimy modyfikator dostępu o nazwie checkbots, który tak naprawdę robi coś dziwnego, bo wywołuje jakąś funkcję z kontraktu. Z kontraktu zupełnie innego niż tego. Co ciekawe, jest tutaj sygnatura tej funkcji, która jest wywoływana i niestety nie da się znaleźć tej funkcji, czyli nie wiadomo, co to za funkcja. Ciężko powiedzieć, do czego ona może służyć. Natomiast oczywiście widzimy kod tego kontraktu, ponieważ kontrakt bot protected został wykorzystany przy tworzeniu kontraktu tokenu Quanks, czyli Quanks jakby dziedziczy po kontrakcie bot protected. I tutaj widzimy konstruktor, czyli miejsce, które jest funkcja, która jest uruchamiana podczas deploymentu tego kontraktu. Jest ona uruchamiana tylko jeden raz. I tu widzimy, że ten adres systemu bot protection został podany. Jak sobie zjedziemy niżej na Etherscanie, to widzimy, że to bot protection system, czyli ten adres, jest tutaj dokładnie podany. Można sobie go kliknąć. I tak naprawdę nie miałbym większych obaw, jeśli tutaj ten kontrakt byłby jawny i dałoby się zobaczyć, co on tak naprawdę robi. Jednak kod źródłowy tego kontraktu nie został zweryfikowany i na dobrą sprawę my nie wiemy, co w tym kontrakcie się dzieje i co on robi. A przypomnę tylko, wrócimy do tutaj fragmentu naszego kontraktu. Jest ten kontrakt stąd wywoływany w momencie właśnie korzystania z tego modyfikatora dostępu checkbots. A ten modyfikator dostępu jest używany w funkcji, zaraz znajdziemy, w funkcji transfer from, o ile dobrze pamiętam. Także sobie tutaj zaraz znajdziemy, to jest ten konstruktor i tutaj mamy funkcję transfer from i tu jest właśnie ten modyfikator dostępu checkbots. Także tak naprawdę ta funkcja wywoływana z tego niejawnego kontraktu
po prostu tak naprawdę blokuje możliwość sprzedaży tego tokenu. Nie jest to żadna ochrona przed botami. Ładnie ta funkcja jest nazwana, jednak nie ma możliwości zweryfikowania tego, co ta funkcja robi. Funkcja ta podaje się oczywiście za funkcję związaną z projektem Ferrum Network. Ja natomiast specjalnie nawet pokusiłem się o napisanie do Ferrum, czy w jaki sposób korzystanie z ich rozwiązania, z tego systemu antybotowego jest w ten sposób oznaczany w smart kontrakcie. Oni mi napisali, że tak się z tego nie korzysta, z tego ich systemu, a to na pewno jest jakieś podszywanie się pod ich produkt. Także odpowiedź jest dosyć jasna. Jeśli zobaczycie tego typu fragmenty kodu w smart kontrakcie, a raczej sobie nie zawracajcie nim głowy, ponieważ nie będziecie mieć możliwości, o ile nawet okazji, sprzedania tego tokena. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten materiał. W razie pytań zapraszam do sekcji komentarzy. To już wszystko na ten moment. Dziękuję Wam. Cześć.